2 do 1, trener zadowolony, no cudownie być zadowolony po zwycięstwie z Gdańska, szczególnie po dobrej, bardzo dobrej drugiej połowie słyszałem, co trener powiedział zawodnikom w szatni. To niekoniecznie ja musiałem mówić, myślę, że zawodnicy sami się zmotywowali, bo w pierwszej połowie tak naprawdę nie byliśmy słabszym zespołem, może nie stworzyliśmy sobie dogodnych sytuacji, aczkolwiek jedna błędna gdzieś tam decyzja w defensywie, gdzieś niezasekurowanie i wpadła bramka i to tak naprawdę nas może bardziej zmobilizowało na drugą część spotkania, bo wierzyliśmy w swoje umiejętności, wierzyliśmy w swoje siły i liczyliśmy tu na dobry wynik, a że tak się skończyło, to tylko dzięki zaangażowaniu. Trzy bramki, Gdynia do tej pory nie przegrała, to znaczy, że na końcu twoje jesieni grafa będzie jeszcze lepsza? Aby tak było. Miejmy nadzieję, że ten mecz, który nam został ostatni w Wejherowie, będzie w podobnych okolicznościach, że zostawimy dużo zdrowia, ambicji. Zawodnicy się sami mobilizowali, widać to było na boisku, stwarzali sobie sytuację i o to w tym wszystkim chodzi. Myślę, że rywalizacja w zespole jest to zdrowy czynnik, gdzie pokazuje, że każdemu na tym zależy, żeby wyjść w podstawowym składzie i grać o najlepszy wynik. Jeszcze zapytam o te ostatnie sekundy w obronie Gryfa, bo to już tam było właściwie na słowo honoru. Pewnie trener też już widział piłkę w bramce po zagraniu Gdańska. No oczywiście, myślę, że to nie tylko u nas, ale w każdej piłce nożnej, w każdej lidze te ostatnie minuty powodują to, że brakuje tego spokoju, utrzymania, rozegrania tej piłki, tylko staramy się prostymi środkami oddalić grę od własnej bramki. Tak nie wychodzi i te każde dośrodkowanie było tak naprawdę na zawał serca przysłowiowy, gdyż jeden czy drugi zawodnik jakby dobrze trafił, to by wystrzelił tą bramkę. Myślę, że szczęście w tym meczu było po naszej stronie, ale w innych meczach niekoniecznie, dlatego zawsze to chodzi na ręce.